Cześć kochani! Muszę was bliżej tak ustawić, o. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w bardzo fajnym filmiku i ekscytującym. Dzisiaj mam połowinki, półmetek, ja chyba wolę nazwę połowinki. Jeśli ktoś nie wie, co to jest jakby połowa do matury. Taki bal, wiecie, jak studniówka, ale połowa do matury. Zakręciłam się. Dzisiaj właśnie one się odbędą. 4 luty. Jest godzina 14:30 za chwilę. Ja ogólnie zaraz się pójdę umyć i zrobić włosy, później makijaż. Będę robiła sama makijaż. Chcę zrobić kreski. Zobaczymy, czy wyjdą. Mam sukienkę, którą dorwałam na Vinted. Jestem zakochana w niej. Wczoraj byłam u fryzjera, żeby ściąć ponownie wolf cuta, żeby pocieniować włosy, bo już miałam cieniowane i troszkę zarosły. I zrobiłam taką mini grzywkę, w sensie, no może nie mini, ale taką wiecie, na boki, więc jakoś się ogarniemy. Pani mi te włosy wzięła dyfuzorem wczoraj, ponieważ uznałyśmy, że na taką pogodę moich włosów, które się kręcą od wilgoci, nie ma sensu prostować, bo patrzcie na to. Nie wiadomo, jeszcze może śnieg padać, także coś zrobimy z tymi włosami i będziemy się ogarniać. Ze mną idzie na bal moja, no w sumie bliska mi osoba, bo znamy się od przedszkola i ostatnio jakby tak rozwinął nam się kontakt, z czego bardzo się cieszę. Gosia ze mną idzie, moja sąsiadka, w sensie miejscowa sąsiadka, wiecie, o co mi chodzi. So yeah. Idziemy się ogarniać. Ogólnie taka ciekawostka, ja nie mam TikToka. Kiedyś go usunęłam chyba w maju, bo mi zajmował jakby miejsce dużo na telefonie, po czym uznałam, dobrze mi się z tym żyje. Ale teraz go tylko ściągam, żeby nagrać po prostu transformację. Moje pędzle aktualnie biorą kąpiel. Są w spa. Witam moi drodzy, właśnie poprawiam moje włosy i powiem wam, że przez chwilę miałam takie, nie, one nie wyjdą, one są złe, takie loczki się po prostu zepsuły, nie, myję włosy i prostuję. Chwilę się spokojam i mówię, Michasia, to wygląda naprawdę dobrze. Tutaj spięłam sobie włosy u góry, bo je już zrobiłam. Kupiłam wyhebę w ogóle, też nie polubiłam hebę, jak w ogóle nie chodziłam do niego, to teraz chodzę. Taki krem do loków, podkreślający skręt, pachnie jak wszystkie produkty u fryzjera. Chyba jeszcze na chwilkę podłączę lokownicę i sobie jeszcze zrobię na dole, albo gdzieś te takie małe loczki, żeby ładnie widać, spryskam to normalnie lakierem. Szczerze, podoba mi się takie upięcie, takie proste upięcie, ale no nie zrobię tak, bo mam prostą sukienkę, do której pasują albo wyprostowane, albo rozpuszczone, pokręcone włosy. Powiedzcie, czy spoko to wygląda z tyłu, trzeba jeszcze gdzieś podkręcić, zakręcić. Chyba idziemy coś zjeść. Suszą mi się pędzelki na kaloryferze. Dobrze im idzie. Witam ponownie. Piękne? Dam radę. Ogólnie tutaj zaczęłam się malować i to jest w ogóle takie chaotyczne. Nie wiem, co mówię. I don't know. Miłego oglądania. Chcę zrobić sobie coś innego. Chcę zrobić sobie kreski i teraz w sumie myślałam, że chyba nie zrobię takich kresek, tylko wezmę taśmę i zrobię coś cieniem. Zaczynamy. Moi drodzy, sprawa aktualnie wygląda tak. Dziwnie. Nie robię jednak kresek, ponieważ już próbowałam i miałam takie... Nie robię wyraźnych kresek, robię, wiecie, taki... Będę miała taki zarys kresek, ale to jest cienie. Dam jakiś srebrny cień, ponieważ mam srebrne dodatki. Moi kochani, tak wygląda sytuacja. Ogólnie to jest dość słabe światło, ale... I like it, jakby podoba mi się i... Ej, serio, jestem zadowolona, ładnie to wygląda. Jeszcze nie ma kapomatka nawet. Obrysowałam sobie tylko usta kredką, także idę się ubrać, bo już jest mało czasu, trzymajcie kciuki. I wanna live right now. You are good for you. Baby, I'm as young as the night.
bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo nam się podobało. To nie?